Politycy prawa i sprawiedliwości chcą nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, składają wniosek w tej sprawie, który jest reakcją na to, co o pakcie migracyjnym i jego przyjęciu powiedział premier Francji. Premier składał deklarację, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego, a jego wejście w życie nie oznacza przyjęcia osób, które poza jakąkolwiek kontrolą próbują dostać się do Europy. Wątpliwości co do słów rządu podnosi Marek Sawicki z PSL-u, który uznał, że Unia Europejska w roku 2026 nie będzie liczyła się z tym, jak Polska pomagała ukraińskim uchodźcom po rosyjskiej agresji. Teraz w dyskusji pojawiają się słowa premiera Francji, który w trakcie debaty telewizyjnej powiedział, że tu cytat. Udało się wymusić na krajach wschodnich podpis pod dokumentem Po słowach francuskiego polityka opozycja w Polsce chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Otóż on powiedział szczerze, myśmy zmusili kraje Europy, jak to on określił, wschodniej do tego, by przyjęły pak imigracyjny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości obawia się skutków decyzji, jakie zostały podjęte w Brukseli. Bo to jest zachęta dla handlarzy ludziom. Ludźmi, przepraszam, to jest zachęta dla samych zainteresowanych, to jest zachęta dla Rosji, żeby kontynuować wojny hybrydowe. W decyzji o przyjęciu paktu złamane zostały konkluzje przywódców państw europejskich, którzy umówili się, że w tej sprawie będzie decydować jednomyślność.